borykaliśmy się z kilkoma problemami przed tym meczem. Myślę, że zawodnicy, którzy dzisiaj no, zagrali, dobrze się zaprezentowali. Jest jedna różnica, w podobnej sytuacji byliśmy z Rakowem Częstochowa i w tych ostatnich minutach, o co mogę mieć pretensje do zawodników, graliśmy bezpośrednio długimi piłkami, zostało 10 czy 12 minut, trzeba było przygotować ten atak, a były dzięki temu możliwości w boczne sektory. Także to jest jeden zarzut do moich zawodników w końcówce meczu. Oczywiście te kontry, które miały miejsce w końcówce dla Odry Opole, wynikały z naszych niepotrzebnych właśnie strat w środkowej strefie, gdzie można było szybciej przenieść ciężar na lewą albo na prawą stronę. Dobra reakcja zawodników, że nawet po tych stratach, które miały miejsce, te kontry, szybko staraliśmy się wrócić i nie dopuścić przeciwnika do szczelnienia drugiej bramki. Oczywiście mieliśmy swoje sytuacje, mogliśmy wyrównać, nie udało się, ale nie wiedziałem w zespole momentu jakiegoś zwątpienia, braku wiary i tyle. Także zostało nam jeszcze kilka meczy i myślę, że abstrahując od wyniku, że jak będziemy grali z taką wiarą i z takim, powiedziałbym, poświęceniem i trochę z większym spokojem w rozegraniu, bo takie mecze będą miały miejsce w ataku pozycyjnym, na pewno będą korzystniejsze wyniki tego naszego zespołu, tak bym powiedział. Gratuluję zwycięstwa. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Pan trener Mirosław Skóra. Dziękuję za gratulację. W pierwszych 15 minutach można powiedzieć, że no, tak z obawami patrzyłem na to boisko, bo 15 minut pierwsze no, gdzieś podniktam do IKS-u Tychy i nasze reakcje były troszeczkę spóźnione. Później wdrożyliśmy się w ten mecz i te pół godziny pierwszej połowy wyglądało nieźle, ale powiedział, że dobrze. Konsekwencją tego bramka i całkiem przyzwoita gra. Troszkę martwi, że w drugiej połowie zbyt szybko zaczęliśmy bronić wyniku, takie odczucie, bo to nie wyglądało tak, że motoryka gdzieś tutaj miała wpływ na grę zespołu, ale gdzieś taki odruch bezwarunkowy po poprzednich meczach, kiedy traciliśmy bramki w różnych sytuacjach, był ten odruch obronny i chcieliśmy za wszelką cenę stracić, a liczyć na kontratak, no i faktycznie szkoda, że któryś z nich nie zakończył się zdobyciem bramki, szczególnie ta sytuacja w tej czterech. Bodajże zawodników tylko z bramkarzem rywalizowali i nie udało się. Natomiast no, to są tematy wewnętrzne, które musimy omówić, musimy nad nimi oczywiście obowiązkowo pracować. A ja chcę skupić się na tym, że zespół dobrze zareagował po porażce na Ruchu. Dzisiaj uważam, że to zwycięstwo no, w trudnych okolicznościach, ale przypadło nam dlatego, że reagowaliśmy w strefie, byliśmy aktywni, byliśmy w każdej sytuacji czujni, odpowiedzialni i wzajemnie sugerowaliśmy się mimo trudnych warunków boiska, jakie dzisiaj nas zastało. Także gratulacje zespołowi, ogromny szacunek, niesamowita radość i 27 punktów myślę, że robi jednak wrażenie. Natomiast na dole to odczucie zespołu, ta pazerność na to jest dalej i ja cieszę się, że zespół nawet na przez sekundę nie myśli o tym, aby zawiesić kołki na, w cudzysłowie, kołki na kołkach buty, bo już się zbliża zima. My po prostu chcemy dalej grać i najbliższe 3 tygodnie dalej będziemy ciężko pracować po to, żeby w kolejnych meczach, a szczególnie tych wyjazdowych, moglibyśmy coś przyjąć do klubu, a więc też zapisać w tabeli.